Tu otworzyli te rowerki. A tu jest taka hydrodynamo, jest napisane. O, widzicie? Taka bujanka. I to ich tam sam na samą górę wyciągnie. O, właśnie. A ja chciałbym się dostać tam i do tej kuli. Tutaj kolejka też jest do tych rowerków. Niestety, wszędzie są kolejki. Teraz zobaczymy, jak będą jeździć. No i poszli. Tatuś synka ciągnie. I powiem wam, że to wcale nie jest chyba takie proste, bo są bardzo duże straty, ale ta dziewucha tam daje sobie pięknie radę. No. Idziemy. Naprawdę można się tutaj pogubić, jeżeli chodzi o... O, tam jest ta wieża widokowa. Ja chciałbym właśnie dostać się w tamto miejsce, wiecie, i mam problem. Mam mapkę, ale tu według tej mapki to tak, kurde. Nie za bardzo, tam jest chyba jakieś przejście. No, a tutaj macie to, co dzieciaki lubią najbardziej. No i dorośli też, zobaczcie, mogą się tutaj tak naprawdę pobawić wodą. Idziemy do tego dziwnego szklanego budynku. Okej, jestem na tej kładce w końcu. Tu jest wszędzie napisane, dokąd można iść, w którym kierunku i jaka jest tam atrakcja. Ale my idziemy tutaj, bo tutaj nie byliśmy. Piątka, dziesiątka, trzynastka. Także w tą stronę. Musimy się, kochani, dostać. O. A ta atrakcja jest zamknięta w ogóle. Niestety nie wiem, czy to jest tylko kwestia, pewnie jakieś pokazy są na, bo wygląda to zacnie, pokazy czy nie wiem, ze zwierzętami, czy to tutaj te fontanny będą, ciężko mi powiedzieć. Czyli tak, tam mamy panoramiczną wieżę, wieża się, a tutaj mamy bufet, który wjeżdża na samą górę. My na razie pójdziemy tu, gdzie idzie najmniej osób. Tu jest coś Astra, było napisane. I zobaczymy, co nam to pokaże, co to jest w ogóle. I czy nas tutaj pogonią, jak będę nagrywał. A tutaj macie perspektywę tego miasteczka. Zobaczymy, co tutaj jest. Fun Experience. Obadamy. To jest chyba dla dzieci. Zjeżdżalnie i tego typu... O, widzicie? Tego typu rzeczy. Czyli trzeba się wskrapać na górę. O, laser room nawet. Zobaczymy. Aha, tu chodzi o to, że zapala się jakieś zielone światełko i między laserami dzieciak musi przeskoczyć, zgasić to światełko. Czyli to jest coś takiego. A tutaj mamy, powiem wam, jedzenie, ale takie same jak tam. Czyli to jest taki pokój zabaw tak naprawdę, wielki salon zabaw. Tutaj na Reflex mamy. Także ja wam tylko pokażę, nie będę z tego korzystał, bo też mi zależy tutaj na zapamiętywanie, czyli pewnie jakaś sekwencja znaków i trzeba zapamiętać, jak się zapali prawe, lewe, no to te prawe, lewe kolorowo, oczywiście o kolory chodzi. Tutaj w górę
I macie, jeżeli chodzi o wzrost, 1,20 m, 1,20 m, 1,30 m, można się zmierzyć. No widzicie, jak się mierzy, nie? A tutaj mamy jakąś grę. Nie wiem, czy oni dmuchają, czy przesuwają siłą woli, umysłem. Tak, mają takie opaski na czołach i przesuwają prawdopodobnie tą kulkę umysłem. Też ciekawe. No, tak wygląda, tak moi kochani, wygląda ta strona. Idziemy teraz, tam jeszcze jest Hit Pulse. Zaraz zobaczymy, co to jest. Tam jest Arena Kids, to na pewno coś dla dzieci. A tutaj pewnie można sobie poćwiczyć wirtualnie razem z tymi, którzy są na... O! 1, 2, 3, 4, 5. I robi to co? Bar, że tak, ja bym to nazwał Astro Bar, Sky Bar. No spójrzcie. Przypinamy się, na dole zamawiamy jakieś drinki. No i sobie wjeżdżamy tutaj na górę. Także ja z tego skorzystam. O, widzicie jak to leci w górę? I tam wysoko. Ale najpierw zobaczę, co jest tutaj w tym budynku. Wiemy, to jest kino tak naprawdę, Kinemax. I tu są różne filmy 3D. 25 minut trwają. Musiałbym zaczekać tutaj, bo o 17 zaczął się seans, następny za 50 minut, bo jest 17:50. Ale wszystko jest tylko po francusku, także no, daruję sobie to. Niestety, nic nie poradzę, że nie znam francuskiego. O, widzicie jak na Skybar wjechał? To nagramy jeszcze tego zająca, a pani nam zrobi zdjęcie, ok? Ok. No. Only take. Okay? Only take, ok. It's okay. Merci. Dobra. Także mamy fotę z zajcem, czy tam z królikiem. O, zobaczcie, ile ludzi przyciągnąłem, bo tak naprawdę tutaj byłem tylko ja i jeszcze jedna rodzina. Patrzcie, ten na jednej nodze zapitala. Ja nie mogę. Dobra, no to co? Tutaj mamy taki pasaż, no takie z żarciem, krótko mówiąc. I ja... O, czekajcie, to jeszcze zjeżdża? Bo chciałbym tam wjechać, ale tu są restauracje. Zobaczymy tutaj plan parku, gdzie my się znajdujemy. Ten park jest tak kurde pokiczkany. Dobra, moi kochani, szukamy. O, jest, tu jest to, co zrobiłem zdjęcie. Jesteśmy gdzieś w tym miejscu, w tym miejscu. Tu jest ta wieża panoramiczna. Tu też coś jest. Kurde, się pogubiłem tu naprawdę. Ja wiem, że tu internetowo mają niektórzy taki plan w telefonie i się tam odhaczają, gdzie byli. Na pewno byliśmy tu. Na pewno byliśmy tu. Na pewno byliśmy tu. Tutaj te baseniki, to wszystko to widzieliście. Z borówką. Dobra. Kochani, jesteśmy tu. Tu jest ta wieża, ten bar widokowy. A teraz przez... Tu są bary. Widać, że są same bary. Tu jest coś i tu jest coś. A tutaj... Tu też jest coś. Dobra, idziemy tutaj. Widzicie, jak się języka nie zna... Jest to prawda po angielsku, no ale jak tam jest coś napisane w taki sposób, że... Nie... Yes... Nie, no... no, car, truck... No to ja nie znam innych słów i się pogubię. Dobra. O, tu jest coś. Dużo. Patrzcie, jak tam ta wieża, tą wieżą widokową.
Tam zaraz będziemy. A tu co się dzieje? Czy tyle ludzi? A, mapa. Dobra. Nie, idziemy tu. Obiekt Mars. A, tu kolejka jest, widzicie? No to kolejką to trzeba zjechać. Podobno jest fajna. To idziemy na kolejkę górską. Zobaczymy, czy ona jest otwarta w ogóle. A jest, 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 jest. Jadą ludzie. Zobaczcie. Okej. Okay. No za chwilę tam będziemy jechać. Chyba nie za chwilę, bo... trzeba będzie postać w kolejce. Dobra, tu się mnie tylko zapytał na bramce, czy jestem jeden. Znaczy w sensie, że czy sam, czy więcej osób. No, mam tu szczęście, że jestem tutaj sam. W sensie nie negatywnym takim, że nie chciałbym z kimś tu być. Na przykład ze Sławkiem, czy z kimś innym, jakbym tu przyjechał kolegom, ale to trochę ratuje sytuację, bo jak są na przykład dwa miejsca, albo trzy miejsca, albo tylko jedno miejsce, na przykład czekam cztery osoby, pięć osób, bo tu całe rodziny przyjeżdżają, no to jedna osoba ratuje im jedno miejsce na przykład, nie? Także będziemy zaraz jechać. Dobra, jesteśmy tu, jedni wchodzą, drudzy wychodzą i teraz my, tyle tylko, że muszę coś z tym plecakiem zrobić, powiem. I telefon do plecaka. Okej, okay, powiem wam, że ścisnęło mnie tutaj. Okej. Okay. Dobrze, że to jest regulowany, ten uchwyt, bo myślałem, że już nie będę miał jak oddychać. No i co, będziemy jechać, moi drodzy. Dwie dziewczynki się mi tu wcisnęły przede mnie, no ale nic, mam nadzieję, że będzie fajna, fajna przejażdżka. Śmigamy. To podobno się też okręca, także ja tu muszę kamerę trzymać dwiema rękoma. Zapraszam na przejażdżkę. Jakiś fire system. O, wiecie, jakie ciepło poszło na mnie? Dosłownie jak gdzieś z spalnika. Fajnie. Między nogami torby trzeba trzymać, bo tu się inaczej nie da. I nogi ścisnąć. Z tego co słyszałem, to trzeba nagrywać do samego końca. Nawet jak się wydaje, że... nawet jak się wydaje... Ole, przyspieszenie! Ja pitole! Ja pierdzielę. Co? Mam nadzieję, że dojedzie w całości ten wagon. Ja pierdniczę. I w lewo. I góra. Aż mnie podniosło. Ja pierdniczę, ale super. Dobra. No nieźle, nieźle. To było dobre. Ale podobno to nie jest koniec. Grawitę, czyli grawitacją. Na to każdemu radzę. Ja pierdzielę. Zobaczcie, tak jak mi się zarwało wszystko. Ja myślałem, że to do przodu pojedzie i po prostu zjadę sobie. A to się zerwało. Nie no, to było super. Jedna z lepszych atrakcji, naprawdę. No i tak to wygląda. Zobaczcie, część osób idzie górą jakoś. Ja wszedłem innym wejściem. Okej? Okay? Ja wszedłem innym wejściem i od razu wszedłem, a tam na górze czekają, ja nie wiem. Widocznie są dwa wejścia tutaj. Ale rewelka, rewelka. Krótka przejażdżka, ale po prostu bajka. No i co? O, jestem na tym. Na kamerce, jak tutaj nagrywam. To wezmę zdjęcie sobie.
coś z meteorologią związane. Też lukniemy. A co tu kaman? Kurde, cały czas, że nie wolno nagrywać i tak dalej, no. Za 10 minut. A, tornado. Tornado to... Bonjour. Tornado to wyjdziemy, bo to podobno jest fajne. Zobaczymy. Jako nie będzie można nagrywać, chyba jakoś będę musiał na brzuchu położyć czy coś. Przy najfajniejszą kamerką tutaj, powiem, by było w okularach. Mieć taką kamerkę w okularach. Tak, tu jest tornado, bym to kurde przeoczył. Ja pierdzielę. Zrobiła się w ogóle godzina już 17:20. I z tego tytułu też jest troszeczkę chyba mniej osób, wiecie? Bo też nie wszyscy, wiadomo, przyjadą gdzieś, ale to też nie są tylko z Poitiers, ale są i z Bordeaux, z Angoulême, no, z Paryża, no, z różnych części przyjeżdżają. To myślę, że jak ktoś przyjeżdża z dalszej odległości, to, to bierze i z noclegiem tutaj gdzieś, prawda? I to jest coś takiego jakby łowcy tornad. Łowcy tornad, tutaj są jakieś eksponaty. Wszystko jest o wiatrach, właśnie o tornadach. Właśnie. Aparatura jakaś do mierzenia i tak dalej. No wiadomo, zrobione jest tak profesjonalnie. I tu jest chyba jakoś, ten film będzie wyglądał w ten sposób, że ja jako pasażer będę jechał w samochodzie, w którym jadą łowcy tornad. I z tego, co kolega opowiadał, to tornado nas gdzieś tam porwie w górę. Polecimy. I też jest takie chyba 3 albo 4 D, czy 6 D, nie wiem. Ile jeszcze ludzie mogą tego wymyśleć. W każdym razie na pewno nie będzie można kręcić, no, na bank. Jak o, tutaj macie, jak się tworzy tornado. Widzicie, jak wygląda. Może nie jak się tworzy, ale jak wygląda. Tylko, że to jest z wody zrobione. No ale to są takie imitacje jakby warsztatów łowców tornad. Kufry, roboty jakieś. A tam dalej stoi taki samochód, który wygląda jak samochód łowców tornad. Ale to on jest tam za tą siatką. Na tę chwilę przyszliśmy do następnego pokoju, który jest pokojem kolejkowym. Jak wychodzą z kina jedni ludzie, to wchodzą następne, a my się przesuwamy z pokoju do pokoju. Wolno się przemieszczamy, a tutaj macie ten Isuzu, o którym mówiłem wcześniej. Zobaczymy, czy uda nam się dostać w tej partii na film. No to wygląda w ten sposób, ale czy się uda, czy nie, to nie wiem, bo ta murzynka przede mną też ma kamerkę, zobaczymy. A nóż widelec. Tam była taka prezentacja o tornadzie, ale nie warte nagrywania, naprawdę. A teraz sobie tutaj usiądziemy znowuż w takich, trzeba się będzie zapiąć, niestety. Nie wiem, na ile to mnie będzie podrywało albo szarpało. W każdym razie plecak trzeba ściągnąć, moi panie, tak to wygląda. I ekran. Dobra, znowu się zapiąłem, plecak pod spodem, nogami przytrzymałem. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. To się na szczęście reguluje. To jest ten samochód łowców tornad. Dépêche! Oui, bah je passe que je passe! C'est bon! Allez, go! Ça va pas, c'est quoi?
pasze się włączyły. Mam mokre nogi teraz. Zrosiło. Powietrze chłodne. Ale. Jesteśmy teraz w oku tornado. I zimne powietrze wieje koło nas. Cały czas krzesła się obracają. Ja pierdzielę. Wychodzimy. Teraz jest jeszcze art i minimki, coś takiego. To jest ta bajeczka taka. Pójdziemy tam. Tam podobno się na jakieś Biedronce jeździ. Zobaczymy. Praktycznie obok tornada, który jest tu, jest Artur i Nimois. O, proszę, a tu sobie można zrobić zdjęcie z Muminkiem. Z Arturem, to chyba Artur był, prawda? Tak, to jest Artur. Tu jest Artur i Miminki. To tu wejdziemy sobie. Też było napisane, żeby nie kręcić. Ja pierdzielę. Dobra, wchodzimy w Królestwo Artura. Moi drodzy. No już trzeba będzie przemycać kamerę. Niestety. Nie oglądałem tej bajki. A mnie chyba jakieś odcinki były w ogóle. A tu co jest? Mont Poitz. A, chyba waga mówię. No to taka jest. Ale to chyba taka minionkowa jakaś jest waga. No i czekamy tutaj.